Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się w grze Kroniki Myrtany Archolos. I tak słowem wstępu powiem wam, że od ostatniego odcinka tego minęło trochę. Było PGA, były inne rzeczy. I... mówiąc najprościej, to przysłowiowe PGA, dosłownie powiedział PGA, przypomniało mi, że nie dosyć, że nadchodzi ta wersja nowa, edycja moda dekady, ale będą nowe achievementy, nowe rzeczy i w ogóle nowa zawartość większa. I poza tym będą dwa podejścia w moim wykonaniu. Najpierw zakończymy to tutaj magiem, a potem drugie, zobaczymy jeszcze jak, czym, na edycji moda dekady. Swoją drogą widziałem zresztą na prezentacjach, że chyba DirectX w końcu będzie działał. No, ale tak czy inaczej, to jest pierwsza rzecz, a druga, na PGA nie byłem sam, byłem z siostrą. I jednym jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dobrym przyjacielem. I ten bardzo, 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 bardzo dobry przyjaciel powiedział mi jedną ważną rzecz. Otóż... nie jest to może wielki spoiler, ale nadal spoilerem jest. Więc uwaga. Proponuję, żebyście ci, którzy nie chcą tego słuchać, skipnęli jakieś 30 sekund, może minutę. Otóż... po wykonaniu zadania... z tym lekarstwem dla brata... zacznie się drugi rozdział, więc mówił gościu, jeśli nie chcesz drugiego rozdziału, to je łopie, nie ruszaj tego. Więc ja jestem taki, no dobra, okej. Okay. I tak nie planowałem, ale warto wiedzieć. I teraz tak. W takim wypadku nasze dzisiejsze kwestie to po pierwsze to, po drugie to, po trzecie to. Nie wiem, jak się tym zajmiemy, ale jakoś trzeba będzie. I tak, dlatego też idziemy na wieżę sygnałową, o której też się dowiedziałem jednej rzeczy fajnej. Otóż, wyobraźcie sobie, są dwie drogi. Nie jedna. Dwie. I ja znalazłem tą gorszą. A za tym idziemy, musimy znaleźć tą, która jest łatwiejsza. Ponoć poznają po tym, że będą tam głównie... młodość czerwojady. I tak, jak ją znajdziemy, idziemy do wieży sygnałowej. I cieszymy się z tego. Do wieży sygnałowej. Tu mamy... leśnego czerwojada. Czyli to nie ta droga. I polecimy obok siebie. Bardzo mówię, że to jest już ta. Tak, bo są tu młode ścierwojady, co sugeruje, że to może być to. Cichaj, ścierwojad! Nie krzycz! W ogóle zapiszemy od razu. Żebym potem nie zgubił tego. I tak, no. Więc tak, no, idziemy po prostu tutaj. Zbieramy wszystko, co istnieje, co nie istnieje też. I jeśli chodzi o wieżę sygnałową, znam bardzo ciekawą rzecz, którą tam będziemy mogli zrobić, więc tak, na pewno to zrobię. Ale zanim to jeszcze, to... kolejna jakby dosyć ważna informacja dla was. Jest taka, że jeśli chodzi o mój plan rozwoju, w najbliższym czasie mam jedną bardzo prostą rzecz, którą muszę zrobić, nie masz, nie? Otóż... jedynym planem moim na obecny moment jest to, żebyśmy zdobyli teraz 30% w dwurękę. A jak widzicie, no, radzę sobie się z czerwiatami i tak dalej, ale kurczę, nie będę miał tych krytów. To nie wiem, jak to będzie. A teraz tak, gin. Przyjemne. Miłe to. Muszę tak rzucić po prostu zaklęciem sobie od tak po prostu i gin. O, jakiegoś trupka tu mamy też przy okazji. Lubię trupki. Mam często fajne rzeczy ze sobą. To mamy surowe mięso kryszczura, pietruszka, zioło, złoto, tarta winogronowa. Okej. Okay. I teraz jest ważna rzecz, którą też się dowiedziałem. Nigdzie nie ma tym informacji na razie. Więc nie będę jeszcze mówił, ale dowiedziałem się jednej ciekawej mechaniki, która jest ukryta w tej grze. I tak, wiem, że mogę tu znowu rzucić lodową strzał, mieć spokój, ale ja wolę machać patykiem, jeśli mogę. Głównie dlatego, że lubię machać patykami. Nie ma czego plądrować. Ogólnie zawsze lubię po prostu motyw, kiedy ten kostur magiczny też można wykorzystać sobie spokojnie jako broń taką dosyć kompetentną. Dobra. Młodość czerwojad. Dwa porażenia. Okej. Okay. To znaczy, że nieważne, czy użyję lodowej strzały, czy porażenia, wyjdę na taki sam kosztymany. Więc tak, po prostu używajmy porażenia. W takim wypadku. Jeśli coś nie ginie na jedną lodową strzałę, znaczy na jedno porażenie. Właśnie, używajmy lodowej strzały, jeśli ginie na jedno porażenie, tak najlepiej to powiedzieć, więc no.
Idziemy i czy to jest to miejsce, którego szukam? Czy może coś innego? Nie, no, chyba to tutaj. Jeżeli tak, to robimy zapisa. I tak, jeśli chodzi o wieżę sygnałową, to też dowiedziałem się od jednego znajomego, nie tego samego, z którym byłem na PGA, ale to jest coś, o czym bym może sam nie pomyślał. Jeśli to jest prawda, co mówił. Zanim to jednak, to oczywiście zapis zrobiłem, więc teraz kradniemy wszystkie korzonki, które tutaj znajdziemy. Jest wieża sygnałowa. Jest jej. Zanim to tak, mówię, wiedzieć grzyby i pogadać z tym dziadem, który tutaj sterczy. Hej. Dość prosta, więc oczywiście. 5 bełtów, mocne piwo, 5 sztuk złota. A właśnie, mocne piwo chyba było do jakiegoś żarcia, ale okej. Okay. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy... Bla, bla, bla. Burze z róże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym do Drwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Strasznie na tej górze wieje, że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy. Ognika? Okej, nie wiem, czy jest ten cały ognik, ale dobra. Cały, że prawdopodobnie jest jakiś rozgrzewający trunek, okej. Dobrze. Dobrze, więc... załatwimy tego całego ognika, gdziekolwiek go się da znaleźć. I tak, jak już to zrobimy... to pokażę wam bardzo fajny trik, bo... powiem w sumie, o co chodzi, to jest trochę spoiler, ale no. Ogólnie... to widziałem się, że w tym zadaniu dla Bastiana im więcej drewna przyniesiemy, tym lepiej, więc dlatego poszedłem do Drwali. Ogólnie planowałem najpierw do Drwali, myślałem, żeby tam będzie po prostu lepsze drewno czy coś. Zobaczmy, że nie do końca, to jest sam. Ale tak, najpierw właśnie, że im więcej drewna przyniesiemy, tym lepszą będziemy mieć nagrodę od Bastiana. Tylko jest pewien myk. Maksymum drewna, które można przynieść tak nie kombinując, to 2 sztuki. Teoretycznie, a może nawet jedna, nie kombinując, nawet nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, słyszałem, nie wiem na ile to jest prawda, że jeśli mamy już jakieś drewno przy sobie, nie wiem czy to chodzi o drewno wzięte od, no, od zwierzy, czy może o jakiekolwiek drewno, ale jak mamy już jedno, to ponoć nie możemy tam wziąć, nas będą atakować. Ale właśnie da się to trochę obejść. Okej. Okay. Leśne ścierwiady widzę, że naprawdę groźne nadal. Ale tak, jeśli będę ostrożny, jestem w stanie z nimi walczyć, więc wczytamy szybko. I tym razem nie będę prowokował wszystkich, rzucając sądowe strzały czy tam porażenia. Problem w tym, że nie umiem odróżnić tych zaklęć. Tja. Ale dobra. A właśnie, w sumie, jak tak myślę, bardziej się opłaca rzucać porażenia niż sądowe strzały. Na mocniejszych przeciwników. Wiecie dlaczego? Świadomiłem to teraz. Zaraz wam pokażę, co chodzi, ale zobaczcie. Tylko gdzie to jest? Porażenie, obrażenie 23 many. 46 many. Niby okej, to samo. Tylko problem w tym, że mamy coś takiego jak bonus obrażenia 5. Więc dwa porażenia zdadzą więcej niż jedna lodowa strzała. Co to będzie lodową strzałą? Nadal będę chyba trzymał. Tak, nadal będę trzymał. Ale naszym głównym zaklęciem powinno być porażenia. Potrzebujemy dwóch porażeń. Ale lodową strzałą to nie ma różnicy. Ale jeśli potrzebujemy, zabić na tym samym, jeśli potrzebujemy, powiedzmy, dwóch lodowych strzał, to możliwe, że trzy porażenia dadzą radę. A teraz zobaczymy, jak sobie poradzę z leśnym ścierwojadem. Jeśli kogoś zastanawia, jakim cudem teraz na przykład lepiej unikam ścierwojadów i tym podobnych rzeczy, niż kiedyś, to jest prosta. Wyłączyłem sterowanie z Gothica 1, dlatego też nie robię ciosów w bok. Ale jak widzicie, teraz jest dużo prościej, bo mi się już przypadkowo nie blokuje, kiedy próbuję odskoczyć. Z tymi dziabnął.
bo po prostu jestem już zbyt agresywny. Ale tak. I znowu. Ale nie ma co się też tym przejmować, bo właśnie inna sekretna mechanika, o której się dowiedziałem, w sumie powoduje, że nie muszę aż tak się męczyć, jeśli chodzi o ten... Czego tu nie znajdę. A o nieotrzymywanie obrażeń. Popatrz, mam tylko coś takiego, piękne. Om. I już. Nie wiem, czy już zadziałało, ale ogólnie mówiąc, to też się dowiedziałem właśnie i powiem wam teraz, co w tym momencie. Zbilansowana dieta. Jemy różne posiłki podobne, to ponoć będziemy mieć jakieś benefity za to fajne. To jest jedna rzecz, a druga, ugotowany posiłek, to też się dowiedziałem, już nie jest potem składnikiem niczego więcej, więc jak mamy jakąś rybę w occie czy coś, to już nie musimy się bać, że a coś kiedyś będzie można z tego coś lepszego ugotować. Nie. To już jest finalny produkt, żyj spokojnie. Oczywiście są rzeczy, które lepiej, powiedzmy, nie przerobić na żarcie, tylko dajmy na to wstrzymać się po to, by zrobić coś innego z tym. Albo jakieś inne żarcie później, ale no, rozumiecie. Okej, okay, dam radę. Dam radę nie otrzymać obrażeń. Otrzymałem. Niczego, ale tak, jest dobrze. Jak widzicie, jestem w stanie to zrobić. O właśnie, mocne piwo. Nope, zwykłe piwo, nope. Zjemy tarty winogronowe. Może na mięsze szczura, jednak nie. Dobra. To możemy leczyć. I w ogóle, nie pamiętam, jakie to było danie konkretnie, ale ten mój znajomy też mówił mi właśnie, czy mój przyjaciel w sumie. Już przyzwyczajenie, ja mówię znajomy, ale tak, to chodzi o przyjaciel tym razem. Mówił mi w sumie o dwóch rzeczach. Takich jakichś bardzo porządnych, jeśli chodzi o żarcia. Nie pamiętam dokładnie, o jakim mówił, jeśli chodzi o pierwsze, natomiast pamiętam inne, drugie. Ja też bardzo polecał. Otóż ponoć jednym z najlepszych żarć, które może mi polecić, żebym sobie gotował i w ogóle, to są jabłka w cieście. Nie wiem, czy mamy przepis, czy nie. Jeśli mamy, to jeszcze pogadamy z różnymi handlarzami i tym podobnym. Chyba, że coś dostaniemy. A jak nie, to nie. Ale tak, ogólnie mówiąc właśnie tak. No. To by było nie, że się tak strasznie plączę, tylko... No dosłownie specjalnie tak teraz się poplątałem tutaj. Ale ogólnie właśnie, no możliwe, że dostaniemy. I trochę za dużo mówię, no. Nie. A teraz tak szczerze. Już przestanę sobie takie głupoty gadać. Po prostu skupmy się na tym, by jak najszybciej, czyli dotrzeć i zobaczyć, nie ma jakichś nowych zleceń, robót, produktów do kupienia, czegokolwiek. I coś, co się dowiedziałem, prawdopodobnie nie kupowałem warzywa. Chyba można legalnie ukraść im spól i nikt nie będzie na nas nawet krzyczał. Hej. Logwar, okej. Okay. Dzień dobry, panie magu. Pohandlujmy. I czy masz coś ciekawego? Chyba nie masz. Siema, tu niby recepty. I zgłosz grzybiarza. Okej. Okay. Tego chyba nie mieliśmy jeszcze. Przynajmniej tego nie znamy. Trochę funduszy mam, gularz zioło, gularz grzybiarza. No i też te książki z bonusem doświadczeń będą pokupywać i inne takie rzeczy. Ale tak, powiedzmy, że wezmę gularz grzybiarza, bo czemu by nie? Wolę mieć. Właśnie, sprzedaję też smoczy korzeń. I goblinie jagody. Będę musiał o tym pamiętać. A właśnie chwila, jeszcze... Wolę się upewnić, bo wydawało mi się, że miał jeszcze coś fajnego tutaj. Tak, miał. Musimy to zdobyć. Nie wiem, jak zarabię 400 na to, ale musimy to mieć. Zapamiętam to sobie. Bo, no, chociaż preferuję walczyć kijem, niż rzucić zaklęcia tylko i wyłącznie, co nadal, come on, jesteśmy magiem. Jak już rozwijam tą manę, to równie dobrze mogę mieć potężne zaklęcia. Poza tym też lubię dosyć zaklęcia jako takie. Ale dobra, on nic nie miał. Wartek uwagi. Więc, tja. Po prostu przeczytajmy szybko przepis. Rozumiem. Okej. Okay. I tak, zaraz też sobie coś ugotujemy na wyprawę, zanim pójdziemy dalej. Tylko tak, czy tu jest... Tak, tu jest Paola. Hej. Który jest tym piekarzem. Pokaż mi swoje towary. Nie ma niczego, niestety. Taka szarlotka. Potężny produkt, ale to nie to, czego szukam, więc dzięki za twój czas poświęcony. I teraz lecimy dalej. Kamień chyba nie mógł. Też tam nie mogę wejść nadal? Co mam zrobić, żeby on mnie wpuścił?
Dochołęły. Hej, ty. Pohandlujmy. Pewnie, nie... Pewnie nie ma sprawy, okej, czy też nic nie ma? Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. No fajnie, że wyglądają na szczęśliwe nadal. Ale okej. Chyba w takim razie nie ma niczego. To ten. Ja w takim razie sobie nasmażę trochę jakichś chrząszcz, czy szczurów, czy innych dziadostw. Jak będę miał trochę zapasów żywności, to wyruszymy znowu gdzieś w dzicz. Ale właśnie, zanim to jeszcze wszystko, to jeszcze pogadajmy z Bastianem. Możliwe, że dowiem się, czym jest ten ognik. Hej. Jeszcze jest tu jakiś Wiktor. Okej, nic więcej nie mogę. Nie, drewna się zdobyłem. Swoje towary. Jest pytanie, czy znajdziemy tutaj... Kurczę, czym jest ognik? Jeśli go tutaj nie znajdziemy, to będę musiał się chyba trochę... Okej, czy ognik to jest rodzaj wina? Drogie. Drogie, ale niech będzie. Biorę jednego ognika. No, to teraz jak mówię, idę szybko pogotować i spotkamy się już na miejscu przy wieży sygnałowej. A, właśnie, jeszcze przy okazji to jaja dla Bastiana. Ukradniemy, zobaczymy i... Może być jakiś mini quest, który jestem w stanie wykonać. A, tu jest jaja dla Bastiana. Okej. Tuzin tych jaj. Czyli 12 jaj. Zobacz, zużyłem trochę ich do gotowania przed chwilą, więc musimy jeszcze zdobyć kilka, ale jak zdobędziemy, to przyniesiemy Bastianowi. A póki co, jak mówię, spotkamy się znowu pod wieżą sygnałową. A, przy okazji, patrzcie. Udało się aktywować zróżnicowaną dietę. Ja musiałem ją aktywować. Czemu aktywowałem głównie przez to, że... Jakby to powiedzieć, no musiałem walczyć z... Czemu nie musiałem, ale... No sprowokowałem się Czerwujana. Ale tak, no. Więc widzicie, jak to pięknie działa. Okej, tyle wystarczy. No i idę dalej do wieży. No i dobra. Jesteśmy tutaj, mamy ognika. Proszę, przyniosłem ci ognika. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Dobra. O, i to ja rozumiem. O, ja od razu wychlał. Dzięki, chłopcze. Już myślałem, że zamarznę tutaj na kość. Okej. Okay. Dobra, chodź za mną. I dobra. Skoro mamy już chodzić za mną, nie mam tu zapisa w sumie. To zrobię jeden wielki trik, jak już mówiłem. Muszę znaleźć to drewno, które gdzieś mamy. Skrzynia pełna ryb, gdzie jest to drewno? O, jest. Oj, nie można tego wyrzucić. Czyli nie wiem, czy pozwoli mi w takim razie wejść. Weź do środka i weź jedną stertę. Nie więcej. Przy okazji, przekaż moje pozdrowienia Bastianowi. Dobra, dobra. Jedną stertę, nie więcej. Ciekawe, czy da się to zrobić nadal w takim wypadku, czy nie? Sterta drewna. Jedna. I teraz możemy zobaczyć, czy da się zrobić. Jeśli nie, to będzie trochę ciężej, ale... I tak chcę spróbować. I można wyrzucać. Kurczę, ha. Zabezpieczyli się dziady. Zabezpieczyli się wtedy przed tym, co chciałem tutaj zrobić. Chyba, że gdzieś jest zaklęcie snu. Może się znajdzie zaklęcie snu, to bym dał radę. Bo chyba nie mam. Tak, nie mam. Więc... usłyszymy się za chwilę. Jak pobiegnę, zobaczę, czy jest zaklęcie snu we wiosce do kupienia. Ja bym tworzył, tutaj wrócę z nim. Dobra. Mamy. To zaklęcie. Siostra mi kaszle przy okazji w pobliżu. I sobie zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował. No to widzimy się z powrotem pod wieżą sygnałową. Dobra, więc próbujemy. I uwaga, uwaga, uwaga. Idzie spać. Mamy wszystkie trzy sterty. Działa to. W takim wypadku mogę spokojnie zrobić kolejnego zapisa. A teraz pozwólcie mi, że spróbuję zrobić to samo bez użycia magii.
Będę się męczył, jeśli się okaże, że się da, to wam po prostu to pokażę. No cóż, okazało się, że nie znalazłem sposobu, więc jesteśmy już tutaj, we wiosce, z powrotem w Silba. Mając z sobą tym razem, dokładniej mówiąc, no, przez drewno. Zobaczymy, czy się to opłaciło. Jeśli nie, to zawsze mogę wczytać i próbować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Może w końcu uda mi się zgarnąć to drewno. Jak to się nazywa? Bez używania zwoju. Udało mi się zdobyć drewno, które... 1200 ekspów, nieźle. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Swoją drogą Johan przesyła pozdrowienia. Nie wiem, jak udało ci się go przekonać do oddania czegokolwiek, ale zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Wygląda na to, że jesteśmy kwita, a przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Okej. Okay. Opłaciło się. Opłaciło się. Co prawda zarobiliśmy przez to dużo mniej. Już tutaj pokazane było 150 poszło na ten... Na zwój, ale się opłaciło. Jest coś jeszcze do zrobienia? Gnój przerzucać umiesz? Nie znalazłbyś dla mnie czegoś innego? Z wami to zawsze problemy. Pasterz o imieniu Otto skarżył się, że potrzebuje pomocy. Powiedz, że cię przysyłam. Zrób o co cię poprosi i wróć do mnie. Jasne. Tyle mi wystarczy. Jasne. Wrócę niedługo. Okej. Otto, kurczę. Bo chyba ten od stodoły. Jeśli tak, to nieźle. W końcu może stodołę zwiedzimy. Hej! Wynoś się z mojego pałacu! Przysyłam mnie Bastię. Jezu, jak cicho. No mam. Stodołę trzeba by sprzątać. Była powódź. To musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Dobra. Dobra, wrócę niedługo. No, no. Przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Jezu. Nie wiem, czy chciałem tutaj zaglądać i robić tego questa, ale... Ale robimy. Nie jest najprzyjemniejsze zajęcie. No ale jednak, trzeba to trzeba. Zbieramy wszystko. Bez wyjątku. Kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Teraz nigdy nie otworzę. Ale tylko gdzie jest w takim wypadku ten klucz? Fajne. Piękne zajęcie. Czego więcej tu nie ma? Halo? Tak mało na pasku dziły. Oj, nie podoba mi się to. Chyba trzeba użyć wykrywacza. Całe szczęście, że go mam. Chyba niczego już nie ma. Tak, wysprzątaliśmy całą oporę. No chyba, że nasz kolega Rupert jeszcze coś ma. Nie, nic nie ma. Więc po raz kolejny tylko zarzucę to na szybko. O. Nie ma niczego. Wysprzątaliśmy perfekcyjnie. Powinien być z nas zadowolony. Jak fuj, że musieliśmy zbierać ręką, ale no. Wysprzątałem całą stodołę, bierz. O nie, nie. Trzymaj ten gnój, bo zaraz ci powiem, co masz z nim zrobić. Na raz koń. Traj jeden, jakich mało. Zazdrości mi. Od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, Rasko, okay. Wiem, że to Rasko ukradł najdroższą Betsy. Szczęśliwą owcę! Dał mi owcę Ramsey wiele wiosen temu. Aha. Teraz bidulkę raz go pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale teraz go dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Co takiego? To co słyszysz? Teraz go to nie chce się żartować i ze mnie śmiać. Bo będę od niego sprytniejszy. Okej. Okay. Skąd wiesz, że to Rasko? Okej. Okay. Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar. Okej. Zły człowiek. Zazdrosny. Uczciwy. Nie moja wina, że Rasko nie... Dobra,
A zobaczymy, co z tego będzie, ale... Okej. Okej, gdzie go znajdę? Gdzie znajdę Rasko? Mieszka w małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. Okej. Zobaczę, co da się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to sowicie cię wynagrodzę. Oj, wynagrodzę! Tylko pamiętaj, zrób to, gdy Rasko nie będzie w domu. I uważaj, bo drań przebiegły jest. I ma oczy dookoła głowy. Okej. Jakiego obrotu sprawdzałem, żebym się nie spodziewał, ale dobra. W ogóle zobaczę, czy też nie ma jakiejś ciekawej opcji może z tym, żeby... Nie wiem, może pogadać z tym Raską, bo często są jakieś za to benefity. A może jednak nie warto, nie wiem. Tak czy inaczej, idziemy, musimy znaleźć jego chałupę. Pytam tylko, która to będzie. To, że ma z gospodą co jedną, to która, to konkretnie co innego. Okej, mamy już chałupę. Okej, zobaczę zacięcie. Ale tak, no, niestety było cięcie, bo musiałem. Powiem tyle. Chciałbym zobaczyć obie jakby opcje. Wow. Mamy już to, ale okej, okay, tak fajnie. To jest na pierścień chyba nawet. Gdzie jest ciasto z Wajna? Dobra. Mamy to. I jak mówię, chcę zrobić obie wersje. O ile da się z nim pogadać. O co sprawdzimy później. Ale tak się nacisnę, dlaczego chcę zrobić obie? Chcę zobaczyć po prostu, jakie są nagrody za poszczególne rzeczy. Chociaż... Pytanie brzmi, czy jest w ogóle sens. Pytanie właśnie, czy jest w ogóle sens. Okej. Okay. Rasko dostał za swoje. Chciałbym zobaczyć minę Rasko, jak zobaczy niespodziankę. Nie jestem bogaty, ale proszę, weź to złoto. Zasługujesz na nie. Okej. Okay. Weź to złoto, zasługujesz na nie. Dobra, wracamy do Bastiana i zobaczymy, co z tego będzie. Znajdź 25 sztuk złota. I do tego jeszcze zobaczymy, co Bastian powie. Bo szczerze, nagroda w postaci 25 złotych monet jest taka... A to w sensie monety zawsze się przydadzą, ale okej. Pomogłem pasterzowi z jego problemem. 500 ekspa, fajnie. Mam nadzieję, że nie kazał ci robić niczego głupiego. Nie zupełnie, ale jakoś sobie poradziłem. Cały oto. Gdyby nie to, że robotę dał mu sam Ramzej, dziwak już dawno wyleciałby stąd na zbyt. O, aha. Okej. Dobra, 100 sztuk złotych i 500 ekspa. Okej. Fajnie. To teraz zobaczmy, co się stanie i czy w ogóle mogę pogadać, bo to też jest ważna rzecz, o której de facto nie pomyślałem. Czy właśnie tak, czy w ogóle mogę pogadać z tym drugim gościem? Rasko. No dawaj, Rasko, mów. I znowu strasznie cichy. Mówił, że porwałeś mu jego owce o imieniu Betsy. Nigdy nie dotknąłem jego cholernej owcy. Pewnie po prostu gdzieś się zgubił. Ale jasne, najprościej zwalić winę na mnie. Słuchaj, no, mam dla ciebie propozycję. Nie wiem, ile obiecał ci Oto, ale zapłacę ci dwa razy tyle, co on. Jeśli podrzucisz to łajno do dworskiej kuchni. Aha. Po co miałbym to robić? Gdyby nie łaska Ramzeja, to Oto dalej byłby żebrakiem. Ale Ramzej jest daleko stąd, a zarządcą wioski jest Albin. Oto od dawna ma z nim napięku. Widząc taką niespodziankę, starszy łatwo chwyci przynętę i ten pęcał dostanie to, na co zasługuje. Okej. Co dostanę w zamian? Najpierw zrób to, co ci powiedziałem, a później pogadamy o nagrodzie. Okej, okay, dobra. W porządku, zrobię to. Dobry wybór, mały. Zakradnij się nocą do dworu Ramzeja, kiedy wszyscy będą smacznie chrapać. Zostaw zawiniątko w kuchni, najlepiej między zapasami. Nad ranem smród ogarnie cały dwór, a Albin będzie wściekły.
Po wszystkim wróć do mnie. Okej. Okay. Szczerze, tamta wersja wydarzeń bardziej mi się podobała. I tak nikt nie pyta. Najprościej w świecie po prostu jest zdecydowanie mniej nieuszczycielska dla wioski, więc nie. A teraz zobaczymy tą wersję, ale dobrego miałem nosa, że można tak to zrobić. Zresztą podobnie pewnie z tym całym myśliwym i urokiem cię nie stwora. Jak wiadomo. Sam, jak wiadomo, to może trochę źle określone, ale jak dużo osób mówi kroniki, cechuje się tym, że można naprawdę je na różne sposoby przechodzić. A przez różne sposoby prawdopodobnie właśnie mają na myśli rzeczy tak jak te, że może nie każdy, ale tu już ma różne rozwiązania. Ale da się nawet pokazać nawet w ten sposób z tym, co zrobią z drewnem. Można było pójść tylko do drwali, tylko do tamtych. Można było legal wziąć tyle drewna, ile kazali, idąc za obu, a można było zrobić to, co ja zrobiłem. I uśpić, albo znaleźć jakiś inny sposób i ukraść wszystkie. Ale dobra. Jest to złajna. Dobra. I zobaczymy, co będzie to za nagroda za to wszystko. I zaraz się zobaczę, czy było warto, czy jednak nie. Tak czy inaczej. Prawda jest taka, że prawdopodobnie tak preferowałbym nie dawać łajna do jedzenia w dworze, ale okej. Okay. Zrobiłem, co chciałeś. Teraz tylko czekać, aż oto wyląduje na dywaniku u Albyna. A teraz w sprawie nagrody. Jeśli chcesz złota, to uprzedzam, że nie jestem bogaty, ale mam tu taki jeden pierścień. Nie pamiętam już, gdzie go zdobyłem, ale możesz go sprzedać za parę dobrych monet. Mogę też ci zdradzić, jak się dostać do miasta. Okej. Okay. Dostanie się do miasta, to jakiś kłopot. Okej, dziwna sprawa. Próbowałeś kiedykolwiek tam wejść? Strażnicy zatrzymają cię na miejscu, a próba szarpaniny skończy się gorzej niż parę siniaków po budce w karczmie. Okej. Okay. Wezmę ten pierścień. Trzymaj, niech ci służy. Pierścień zdolności. Okej, okay. Co my tu mamy? Fajne. No i może da się co drożej sprzedać. Zobaczmy tylko, co powie o tym Bastion. Jeszcze z tym oto co. Chłopkom. Wspomnikom trzeba, że jestem równy chłop. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. W sensie pierścień fajny. Ale czy... Nie czuję, żeby to była dobra decyzja. Więc pewnie będę musiał, nie prosiłem, powtórzyć. Właśnie nie wiem, gdzie jest Bastion. Trzeba może inaczej, nie zwróciłem uwagi, ale przy okazji jest też ten, który rzekomo ma Glade, tamtego gościa. Słyszałem, że nie do końca zrobiłeś to, o co cię prosiłem. Ja to wyjaśnię. A co tu wyjaśniać? Wygląda na to, że miałeś nosa co do Oto, decydując się, by mu nie pomagać. Cwaniak niedługo dostanie to, na co zasługuje. Podobno zakradł się w nocy do dworskiej kuchni i nieźle narozrabiał. Najlepsze w tym było to, że ciągle krzyczał, że to niby twoja wina. Nie wiem, jak było naprawdę i szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Typ zawsze wydawał mi się lekko kupnięty. Ważne, że pomogłeś jednemu z naszych, a to się liczy. Słyszałem, że Rasko był z ciebie zadowolony. Cokolwiek mu zrobiłeś, chyba wyraźnie cię polubił. Okej. Okay. Dostam tyle samo złota, ale mniej expa. Szczerze nie wiem. Muszę się poważnie zastanowić nad tym wszystkim. Trochę mi szkoda tam tego gościa, nawet jeśli był trochę kopnięty, ale dobra. Tak, to jeszcze pogadajmy z nim, zobaczmy, czy to był ten Glade, czy coś źle pamiętam. O, przekaz mieszek, oczywiście. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Vejta. Więc to o to chodzi.
Posłuchaj, Glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Jak myślisz, ile jest wart taki Glade? Pomyślmy. 100 sztuk złota i będzie twój. 100 sztuk złota to dużo, ale... Umowa stoi. Proszę bardzo, oto twój Glade. Teraz dawaj złoto. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Okej. Okay. Szczerze? Próbuję taką opcję chyba. Zobaczmy tylko, czy da się ten Glade w ogóle przeczytać. Aha. Nie wykorzystam go na żaden sposób. Okej, okay, szkoda. Wiem, że może da się go oszukać, ale dobra. Jest taka sytuacja dosyć ciekawa. Więc cóż... Ja myślę, że to ten gościu. Tak czy inaczej jednak... Ja muszę się zastanowić, co zrobić z tym poprzednim questem. Czy zależy mi bardziej na expie, czy na tym pierścieniu zręczności? Zresztą, że pierścień może da się drożej sprzedać, ale... Ja pod zręczność nie gram. Więc no, do usłyszenia za chwilę. No więc, podjąłem decyzję. Jednak dam to do łóżka. Nie żeby coś, ale uważam, że XP będą bardziej potrzebne niż pierścień czy do zręczności, kiedy nawet nie gram pod zręczność. I okej, może ciężko jest być tym, jak to się nazywa. Dostać się do miasta, ale no, znajdziemy jakiś sposób, jestem tylko pewien. A w międzyczasie przy okazji teraz też znajdźmy już tego Severyna, czy jak mu tam było. No, ogólnie farmera, od którego Glade możemy odkupić. Chyba też możemy go pobić za Glade. O, znalazłem. Ale no... Szczerze wolę chyba odkupić. Co to takie Glade? To już gadaliśmy. Powiem szczerze, po prostu głównie... Jestem raczej z tych, którzy pokojowo chcą rozwiązać sprawę. Nie wiem, czy będzie miał tam jakiś większy wpływ, czy nie. Ale tak, jak widzicie, możemy coś zabierać, czy z pola, tak po prostu. To już pokazuje, żeby potem nie było jakichś niedomówień. I tak, ogólnie te pola posprzątam sobie na spokojnie kiedy indziej. Oczywiście telekinezem, a przez kiedy indziej mam na myśli pomiędzy odcinkami prawdopodobnie. A teraz z ważniejszych rzeczy. Musimy odnaleźć kupca i oddać mojego Glade. Nie wiem, jaka będzie za to nagroda, mam nadzieję tylko, że nie będę jej... Szanowny, że będzie ona równomierna z zadaniem. Jakby tam 100 sztuk złota, że chociaż te 100 odzyska, bo ona nie ukrywając... Może być różnie, może się okazać. Nawet ta nagroda będzie takim badziewiem, że po prostu będę jednak chciał go pobić. A może nawet nie będę chciał w ogóle tego robić w zadaniach. Okej, naszego kupca tu nawet nie ma. Super. Gdzie on może być w takim wypadku? Gdzie on do Hołeły może być? Tu jest górnik, farmery. No nie mówcie mi, że teraz nie będę mógł znaleźć mojego kupca. Wiem, że ma im jakiś na V, więc pod tym względem łatwo. Ale tylko pod tym względem. Rasko to ten, który dostał Wine'em, a Fabio to nie. Lia, czym Lea, to nie on. No cóż, w takim wypadku pójdźmy chociaż oddać temu oto całemu no, zadanie. Zadziechaj gościu, już Wine ma w łóżku. Czyli jest trochę stuknięty. Ale wydaje mi się, że no, nadal jestem mniej szkodliwy niż... niż to, co tamten sobie wymyślił. Nawet jeśli jest stuknięty. To przynajmniej jest wariatem, nie groźnie, póki co. Ty też go nie ma. Hej. Chyba. Pomogłem pasterzowi z jego problemem. Mam nadzieję, że nie kazał ci robić niczego głupiego. Nie zupełnie, ale jakoś sobie poradziłem. Cały oto. Gdyby nie to, że robotę dał mu sam Ramzej, dziwak już dawno wyleciałby stąd na zbity łeb. Okej. Okay. Dobra, i teraz... W sumie teraz, jak już jesteśmy na takim etapie,
to ja lecę szukać znowu naszego co? Gdzieś powinien być, ale no nie mam pojęcia gdzie. Do tej pory go widziałem tylko i wyłącznie tam przy bramie, więc no. Jak go znajdę, to się spotkamy. W międzyczasie będę ukradał pola z upraw. Jak to wiem, może nawet znajdę go przez przypadek. No więc kupca nie znalazłem, ale moje wspaniałe zaklęcia wykrywające istoty żywe. Czytajcie, moje po prostu zaklęcia wskazałem, że gdzieś tu jest szczur. Taki zwykły mały szczur, więc tak. Termowe ekspy i mięso skóra. Ja no. Nic więcej niestety nie wiedziałem. A kupiec, mówię, gdzieś wyparował. Nie ma. Nie ma dziada. Po prostu nie ma dziada i tyle. Tak się inaczej będę go na dom szukał, bo... No, kto wie. Może jakoś magicznie się gdzieś pokaże za chwilę. A jak nie, to nie mam pomysłu. Ale po prostu muszę. Muszę go znaleźć. Nie mogę się tak łatwo poddać. Nie, niestety, kupca nie ma. Skoro kupca nie ma, to musimy zająć się czymś innym. Z tego też powodu wpadł na pomysł, że spróbujemy powoli może eliminować dziki tego obszaru. W końcu jest jakieś ubranie, z tego co pamiętam, które ja chciałem zdobyć. Ale jest chronione przez dziki ze wszystkich możliwych stron. Więc tak, spróbujmy. Nadal mamy nikłe szanse, żeby nie było. To, że nie mam procentów we władaniu. Ale no, spróbujmy. Może będzie lepiej teraz, kiedy już przynajmniej nie będę się blokował zamiast tych. Okej. Okay. Dziki nie są już takie straszne, jak myślałem. Teraz jak w sumie mam ten łatwiejsze cofanie, że tak to określę. Może nawet damy sobie radę. Prawda, jesteśmy już bardzo rozwinięci, więc też możemy coś dziwić, że ewentualnie dziki nie są już takimi wyzwaniami. Ale tak. Na szczęście daliśmy radę, więc ja, chyba mamy mój cel obecnie. O, teraz tylko musimy coś zjeść. Niech będzie kotlet grzybowy. O, przydałoby się jeść więcej. Mamy szczur na patyku. Mamy owady. Dobra, tyle chyba wystarczy. Gdzie... Mogę zapisać już na następnym. A nie, dobrze, proszę, że tam muszę, ale ja to tutaj nadal. I teraz tak. Zobaczymy, jak porażenie z dzikami. No, było nie najlepsze, ale no. Zawsze trochę go osłabi przed zaczęciem walki. I jest, że go osłabi trochę przed zaczęciem walki, no co tak. Zbawi go tutaj. No tym razem to się nie popisałem, muszę znowu teraz zżyć różne rzeczy. Albo zaryzykować i sprowokować kolejnego dzika bez leczenia się. I powiem szczerze, że zaryzykuję. Zaryzykuję wszystko. Okej, okay, okej. Okay. Uniknij. U mnie chodzi o to, że... Szkoda mi żreć kotlety grzybowe, kiedy one odnowiłem też manę. Jak manę mam prawie pełną. Dobra. Idziemy dalej. Chyba ten odcinek jednak będzie miał jakiś pożytek większy niż tylko ten jeden quest, czy dwa, które udało się zrobić. Tak... czarny szczur... Ale on jest daleko. Czy mam te odgłosy? Zaatakowało. W takim wypadku pozwólcie, że wczytam ponownie. Bo chcę dokładnie zobaczyć, co on tam miał, poza tym ubraniem i cięciem. Bo resztę na szybko brałem, bo słyszałem odgłosy wściekłych piesów. Oj. Z
strzały, bełty, monety, pochodnia. Zniszczony strój myśliwego i włókno cięciwe. Szkoda, że zniszczony strój, ale nadal patrzcie. Oj, to jest niebo lepsze niż to, co mamy. Okej, okay, z czarnym szczurem to jednak nie chcę zadzierać. A wniosek jest następujący, to może nam podejść. Więc co za tym idzie, muszę wyeliminować czarnego szczura jeszcze. Po czym będziemy kończyć raczej naszą dzisiejszą przygodę, bo no, już trochę trwa. No dobra, więc zobaczmy, jak tam będzie, jeśli wyjdziemy na skałkę. Będę próbował tego czarnego szczura wyjmować porażeniem. Okej. Okay. A prawdopodobnie wysoką odporność na magię. Dobra. Czyli czarny szczur jest poza naszym zasięgiem. Jest wytrzymały. Miał prawdopodobnie dosyć wysoką odporność. Więc musimy szybko okraść zwłoki i zwiać. Zaskakujące, że dziki są mniej groźne od czarnego szczura. No ale dobra. Skoro twórcy tak chcieli, a teraz zobaczmy, czy tu w ogóle w pobliżu jakieś wilki są albo coś. Tak słyszałem i... Okej. Okay. Czy to nie zaatakowało? To było naprawdę groźne. Nie ma. Tak czy inaczej mamy sukces i jesteśmy już poza zasięgiem czarnego szczura, więc... Jej. Może na tym będziemy kończyć nasze spotkanie. Dostaliśmy poziom gdzieś kiedyś jakoś, nawet nie zauważyłem. Ale tak. Ja jeszcze tylko zajrzę ewentualnie szybko, czy kupca gdzieś nie znajdę. Pójdę i tak kupić sobie od naszego... wielkodusznego czarodzieja, alchemika, który z starym z rzędu pierścionek na 5 obrażeń zaklęć. I więcej many. W szczególności, że jak mówiłem, nie wiem, czy to się skalujemy od siły, czy skalujemy się od many, czy od czego. A nawet jeśli skalujemy się od siły, to zawsze lepiej mieć więcej many. Bo no... Mana daje po prostu nam coś takiego, jak dostęp do większej ilości zaklęć między koniecznością chlania czegoś, czy jedzenia czegoś i tak dalej. No, więc... Wlazłem tutaj, przegadałem całą trasę. Może w karczmie znajdziemy naszego... kupca? Też go nie ma? To chłopy, gdzie on jest? Że on śpi po prostu. Gdzieś tutaj siedzi. Mamy go. Siedział sobie tutaj. Mam twój glejt. Świetnie! W takim razie mogę zapomnieć o bankructwie wywołanym korumpowaniem funkcjonariuszy królewskich. I spokojnie, nie zapomniałem. Okej. Okay. Niech ci się powodzi, Marwinie. Zaraz, zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Tutaj ściany mają uszy, przyjacielu. Żegnaj. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. 120 sztuk złota. Okej. Okay. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Mamy zwrot inwestycji i niewielki bonus. Jestem zadowolony, ale teraz zobaczmy, co my tu jeszcze mam u niego, bo już nie pamiętam. Jaki sam pierścień, jak ten, który mogliśmy dostać? Okej. Okej. No ma ten pierścień ścierzy cały. Paski różne ma. Co? Mam czy skórzane zbrodnie też to, co my nosimy. Jestem pewien. Tak czy inaczej, no sprzedaję jakieś bodziewia. Jednak żadne z tych bodziewi nie są nam teraz potrzebne. Umiemy niby coś się wyłamywać, ale... Co mi szkodzi? Wezmę. Zawsze jak będzie jakaś bardzo skomplikowana sytuacja, to możemy tym to po prostu zrobić. A póki co śpimy do poranka, w pełni zdrowi, no i kończymy epizoda! Więc cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście równie zadowoleni z tego wszystkiego jak ja.
I tak, zapomniałem jeszcze sprawdzić u tego gościa, jakie on ma tam inne zbroje do zaoferowania. Ale tak czy inaczej, w tej chyba sobie damy radę. No więc powtarzam po raz kolejny to tyle, no i trzymajcie się. Hej, hej!